Pagamy tańce biegorańskie. A za chwilę przeniesiemy się do Żywca, bowiem tańce żywieckie zatańczą lasowiacy z Zurichu w Szwajcarii. Zapraszamy lasowiaków i tańce górali żywieckich. Piękne kostiumy. Tak jak mówiłam, w naszym koncercie jeździmy po całej Polsce, po Europie i nie tylko. A nie tylko, to się okaże później, a teraz jesteśmy w Żywcu i tańce żywieckie, zespół pieśni i tańca Lasowiacy z Zurichu w Szwecji, w Szwajcarii, przepraszam, się myślę. Thank you.
To był Felce Górali Sumiecki i Lasowiacy ze Szwajcarii. Piękny mamy folklor, prawda? Ale równie piękny mają inni. Mają Szwedzi, mają Szwajcarzy, mają Ukraińcy i mają Żydzi. Za chwilę będziecie Państwo świadkami wesela żydowskiego, bo jak już mówiłam wcześniej, w Biłgoraju obok Polaków mieszkało bardzo, bardzo dużo ludności żydowskiej. Myślę, że w ogóle na tych terenach, pewnie w Krasnodarze też mieszkali Żydzi i naszym celem grupy pokolenia jest to, ażeby przypomnieć wszystkim mieszkańcom, że oni również żyli obok nas, czuli się Polakami i byli Polakami, chociaż innego wyznania i innej nacji. Wesele żydowskie, grupa folklorystyczna pokolenia.
było wesele żydowskie i grupa folklorystyczna pokolenia. Właśnie słyszałam tam z boku, że trzeba mieć kondycję, żeby pójść na takie wesele, prawda? Proszę Państwa, zbliżamy się już do prawie do końca naszego dzisiejszego spotkania koncertu w ramach projektu Różnimy się pięknie. Rozpoczęliśmy ten koncert polonezem, a zakończyć chcemy...